pewno wiesz, już za 2-3 tygodnie zobaczymy kolejnego Majora w dziale Counter-Strike Global Offensive. Będzie to oczywiście PGL Major Antwerp 2022. I co jest tutaj dość ciekawe, to już mówiłem o tym kilka dni temu, że zarówno organizacja Gambit, jak i Virtus Pro dostali zakaz po prostu wystąpienia na tym Majorze, w związku z tym, że to są rosyjskie organizacje. I tutaj jest ten zakaz bardzo ciekawy, gdyż po prostu jest to atak czysto tylko i wyłącznie na tę organizację, tak? Nie chodzi o zawodników, co akurat się tutaj bardzo podoba, ze względu na to, że ci zawodnicy nie ucierpią wtedy koszetem. Po prostu mogą oni wystąpić na Majorze, tylko że pod inną nazwą. I właśnie tak jak podawałem informację kilka dni temu, już dostaliśmy nazwy tych to właśnie jakby nowych organizacji pod szyldem, których to będą oni występowali. I kolejno Gambit, to jest po prostu Players i takie P po prostu najprościej. Ale jeżeli chodzi o Virtus, to mamy coś takiego jak właśnie Outsiders i możemy zobaczyć, że to logo jest dość ciekawe. Ciekawe dlatego, że przedstawia właśnie takiego TGS-a, tego, którego możemy kojarzyć właśnie z BF Virtus Pro, tego, którego mamy w logo, tylko że jest on troszeczkę właśnie zmieniony, nie jest pomarańczowy, tak jak tam jest, właśnie jest taki fioletowy, jak możemy zobaczyć, i trzyma on taki znak zakazu. I ten znak zakazu wzbudził dość pewne kontrowersje. Zrobiłem pewien research na ten temat i wychodzi na to, że on wcale nie jest taki kompletnie bez znaczenia. Otóż nie ukrywając, pan Mikołaj Mumot jest informatorem mojego tego odcinka, taki poznalazłem na grupie Detektywy Rito, możecie kojarzyć tego youtubera. I tak czy siak widziałem, że nikt się na ten temat nie wypowiedział, więc stwierdziłem, że mogę sobie to przegarnąć. Tak jak to mówię, powtarzam po raz kolejny, jest to odkrycie pana Mikołaja. To, że jestem Mikołaj, to tylko przypadek, ok? Tak czy siak, możemy zobaczyć, że tutaj dochodzi do czegoś ciekawego, że Virtus Pro obchodzi to wprost śmiejąc się im w twarz. Outsider zagra pod logo niedźwiedzia będącą ze znakiem anulowania, powielającym putinowską narrację o cancel culture. I to jest dla nas dość nieciekawa akcja, przez to, że właśnie ta rosyjska organizacja stwierdziła, że zamiast po prostu się do tego dostosować, zamiast tej sytuacji jakoś tam uniknąć w ogóle i tak dalej, to jeszcze nawiązali tutaj do dość nieciekawego tematu. Zresztą to, co pan tutaj na dole napisał, i dla mnie absolutny skandal, i żałuję, że organizatorzy nie podjęli mocniejszych kroków w kierunku Virtus Pro. I faktycznie jest szansa, że coś takiego się jeszcze pojawi. Do Majora, jak już mówiłem, stały 2-3 tygodnie. Też nie wiem, na ile tak na daną sprawę taki turniej jest w stanie wywalić jakąś organizację, bo wiem to, że było strasznie fair względem zawodników. Nie wiem, mam wrażenie nawet, że to zawodnicy do końca mogą nie decydować o tym, tylko właśnie jest to organizacja. Widzimy, że nie ma to miejsca tylko i wyłącznie w Counter-Strike, bo w grze Rainbow Six, gdzie również właśnie mamy podobną sytuację, również zachowali się w ten sam sposób. Nie jest to ciekawa sytuacja po prostu. No i według mnie takie totalnie nie na miejscu zachowanie. Jeszcze muszę się zastanawiać, co chodzi z tym culture canceling w ogóle i tak dalej. I to jest coś, co powiedział właśnie prezydent Putin, kiedy właśnie zostały nałożone sankcje na Federację Rosyjską zaraz po ataku na Ukrainę. Powiedział wtedy tak na dobrą sprawę, że wschód, przepraszam, że zachód wtedy tak na dobrą sprawę chce wykluczyć kompletnie Rosję właśnie, ich całą tysiąceletnią tak na dobrą sprawę tradycję i kulturę, w ten sposób patrząc tylko i wyłącznie na to wydarzenie. I to jest jak najbardziej gdzieś tam rację bytu, przez względu na to, że po prostu takie jakieś sankcje zostały potężnie nałożone, gospodarka została mocno rozwalona. Tutaj nie chcę wchodzić na temat polityczny, nie chcę wydawać wyroków na zasadzie należało, się nie należało i tak dalej, bo jestem kompletnie nikim, żeby o tym mówić. Aczkolwiek z drugiej strony właśnie o tym się ostatnio mówiło, że Putin właśnie uważa, że to Zachód chce ich zniszczyć, taka jest narracja, tak? Czy ona jest prawdziwa? No nie do końca, wiemy, że to jest duża manipulacja ze strony rosyjskich władz i to chyba cię w ogóle czy tym nie zaskoczyłem. Tylko właśnie taki termin jest podawany i też takie właśnie myślenie jest wpajane właśnie Rosjanom, którzy to po prostu myślą, że Zachód chce najprościej w świecie zniszczyć ich kulturę. I do tego właśnie nawiązuje logo organizacji, które to właśnie pokazałem ci. Według mnie no naprawdę, tak jak mówiłem, bardzo nieciekawa sytuacja, bardzo źle sobie zrobili jeszcze pokazanie tego właśnie to tygrysa jako takiego wkurzonego z czerwonymi oczami i tak dalej, też mam oczywiście swoją symbolikę, co nie jest, powiedzmy to sobie, dość na miejscu. Według mnie wobec tej sytuacji w ogóle coś takiego nie powinno mieć miejsca, tak? Nie tak na dobrą sprawę, kto może to cokolwiek zrobić, czy PGL jako tak na dobrą sprawę organizator turnieju, czy Valve jako tak na dobrą sprawę sponsor Majora i tak dalej. Nie mam pojęcia w ogóle, kto tutaj może jakby być, może tutaj cokolwiek zrobić. Według mnie sytuacja dość patowa, no i takie nieciekawe zachowania, jak to już mówiłem. No ale okej, okay, no dobra, no i wychodzi na to, że będziemy musieli z tym jakoś walczyć. No, co ciekawe, na Liquipedia jeszcze w ogóle nie zostało zaktualizowane. Widzimy, że te sloty jeszcze nie są zajęte 2-3 tygodnie przed turniejem, także też bardzo mnie to zainteresowało, gdyż zawsze byłem pewien, że to dużo wcześniej już podane są wszystkie informacje i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że to nie jest taki pierwszy przed turniej, tylko jest to Major, jakby na to nie patrzeć, no to też fajnie, jakby to już tak długo zostało podane.